Sarasku, 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 byle znoczus. Siemanderus, hejkus, kękejkus. Czołem wesołym, misiakos kolorowos. Już tu odpalamy. A, to są przejście. Powyłączać pewne rzeczy. Czekam, to kurwa jest źle tutaj. Troszkę się tu... Nie, no będziemy... Lecimy z tematem. Dobra, czekajcie, jeszcze sobie tylko... Jeszcze sobie to... Cześć Sarasku, siema byczku, czołem wesołem. Jak tam panie kolego? It's my life. Pobudka. Czołem byczku, siemanko. Wow. Będę grobne. Czołem wesołem. My little friend. Cześć, cześć, cześć Sarasku. Skaner, siemaneczko, czołem wesołe misiaczki. Mamy czasu trochę. Trzy godzinki, tak do 12. Gdzieś pira z drzwi. Ogarnąć temat. Tematy. Cześć skanerku, czołem. Pogridujemy trochę. Teraz z rana jak śmietana. Grindzik. Grindzikowaty. Dwie osoby na serwerze. Ok. Także spokojnie. A jutro jest co? Jutro jest jaki dzień? Jutro jest czwartek. Jutro jest czwartek, tak, tak, tak. Jutro jest czwartek z tego co kojarzę. Z tego co się mi kojarzy.
Mamy wóz fajny. Dobra, R. Muszę to poprzerzucać wszystko. A, bo jak tu jeszcze zwierzęta w ogóle. Z tym jechać, kurczę. Żeby się tego pozbyć. Co tam misiaczki kolorowe? Uj, Jezusie. Muszę wypłacić tą kasę. Wow, siema, siema, siemaneczko. Cześć czarodzieju, czołem tukanek, cześć Rodgarinio. Rodgarinio, jak tam cyberpunk, powiedz mi, jak ci się tam podoba cyberpunczek, panie kolego? Cześć Karola. A, leci kabaret, dopiero wystartowałem, także na spokojnie wszystko. Także wszystko na spokojnie, pomalutku. Szoca na swoim kanale, jak to znaczy. Tak, widziałem, Rodgar, no. Widziałem. Rzuciło mi się, wiesz, w oczy. Jakby do banku, gdzie jest bank. A, dobra, no jasne, jasne, nic nie mówię na ten temat. Właśnie pytałem się, jak się tam podoba, w którym miejscu już jesteś. Prolog przeszedłeś, czy jeszcze nie? A, okej, okay, no to spoczko.
No powiem ci, że kupa dobrej zabawy jest, nie? Cześć, rozum smoku. Smoku smoczkowaty. O cholera. Za szybko jadę, tak? No, czaję. jednak jest stream. No, do 12 może się uda ogarnąć. Muszę wypłacić depozyt, wypłata gotówki. 2000 i... O, poszło, super. Teraz, wiesz co, nie, cztery osoby plus jeden szeryf i tyle w sumie. I to jest wszystko na chwilę obecną, wiesz. Także nie ma jakoś mega ekipy dużej. Czyli nie musiałem czegoś słuchać. Dobrze, bo mi się podcasty są, czyli nie miałem czego słuchać, ale to spoko. No do 12 myślę pociągniemy spokojnie, z 9, także 3 godzinki na luzie myślę spokojnie. Spokojnie się ogarnie. Muszę rozpinić, gdzie tu się jechało w stronę. O! Okej. Okay. Nie, czekajcie, nie tu. O kurde, czy nie tu? Nie, tu jest Butcher, dobra. No mało, mało, ale to jest dobre, wiesz co, ja lubię grindować ogólnie. Bardzo lubię to robić i powiem ci, że tak naprawdę w Red Dead Redemption grindowanie ma taki dodatkowy smaczek w postaci tego wolnego takiego, wiesz, ciosania wszystkiego, nie? Muszę się tu rzeczy po prostu pozbyć w ogóle, bo... Wiesz, to ma taki fajny smaczek, nie? Bo... Bo sobie właśnie tak fajnie to robisz, nie? Slow RP, tak, 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 to jest bardzo fajne i... I jest naprawdę... Można sobie to fajnie robić i spoko jest. Kurde, patrz, tu się... Jest trochę roboty, nie? Ale... Ale no, na spokojnie. A, dajemy to całe, nie będziemy rozdrabniać się na... Nie wiadomo ile rzeczy. Nie chcę tego mięsa nawet. Tak, tak, właśnie to jest fajne. Rozum, ty mówisz, że przez weekend zdajesz tą WL-kę, tak? Będziesz próbował to pociągnąć. Ja już wódz kupiłem wczoraj, kurde, także już mam zamiar go odpalić. Od lipca ciupiesz, tak? Kurde. Ładnie, ładnie ci powiem. To naprawdę sporo już. No wczoraj fajnie było. Fajne akcje się wywiązały. Takie wieże RP, spoko. Myśmy się trochę pośmiali.
Cześć, cześć, Kigdownie, siemaneczko. Czołem wesołym byczku. O, zła skóra aligatora $1,5, a dobra, idealna 9 dolców. Jest kurde różnica, nie? Powiem wam. O, skóra niedźwiedzia czarnego, zły stan, i ją sprzedajemy za... Zobaczymy. Ona poszła za... O, 2 lorary. Nie ma źle. Idealna skóra dzika 4,5. Też ładnie. Skóra z takiej kuli krokodylej, taka, takie, nie wiem, buty, to muszą być porządne buty, nie? Cześć, komandor, siema byczku. Z takiej skóry aligatora. Co tam, Karol, cię w ogóle słychać? A spoko, komandoro, a u ciebie? Czekaj, tu będzie chyba ten. Staniemy do... A noża nie mam. Teraz musimy odsporować. Z niego dostaniemy jakieś bonusiki chyba, nie? Co tam zostało? A mięso i żelastego mięsa w ogóle. Jakieś mięsiwo, ale to mięsiwa nie chcę. Skórka, a tu jeszcze gościa sprzedamy. Będzie jeszcze kolejne $3. Gram aktualnie w WRC. A co to jest to w WRC? Z wyścigówka. Też dobrze, siedzę sobie na służbie w roleplayu, tak? O kurde, czekajcie, bo to mi się... O. O, czekajcie, czemu mi się tutaj... O, co to się stało? No nie mówcie, że... Że kurde, że się wylogował i muszę od nowa ustawiać... tego. A nie, dobra, nie muszę, nie muszę. Sprawdzimy. Kurde, powiem, że na YouTubie to jest straszna tragedia. Po prostu z tym ustawianiem tego wszystkiego przed streamem. Jest tragedia. Haraj Dakar, takie coś, kurde, powiem ci, że grubo tam musi być w tym WRC. Ale grasz na kierce, czy padzik, czy klawiaturka? Żoło? Żoło będziesz siał? No to kurde, panie, chłopie, zarobisz.
Na legalu. Wow, Karola, to ci powiem, że szacun, szacun, no to jest, kurde, to jest mega sprawa, mega sprawurka. Ja ci powiem, że ja się też wkręciłem trochę w Forza Motorsport, w Assetto tam wcześniej, no ale jakoś tak, kurde, wiesz, no, ogólnie mam mało czasu, a dużo gier do ogrania i ciężko mi jest za każdym razem wybrać po prostu, w co grać. A że sobie lubię takie grindowanko, to sobie tak grinduję, kurde. Dirta trójeczkę. No to ja właśnie w Forza Motorsport 8 tam coś grałem, trochę pojeździłem. Ale lepszy Assetto Corsa oczywiście. Lepszy motyw jest po prostu. Większy, lepszy symulator jest z tego, nie? Jeśli chodzi o takie rzeczy jak właśnie Assetto, to Assetto jest fajne, nie? Cześć listonosz, siemaneczka. Nie da się kupić, tak? A swego czasu te dirty to były też fajne giereczki, nie? Znaczy są dalej, nie? Ale ja naprawdę tak, taką wyścigówkę, którą wspominam zajebiście, jest taki sentyment do niej, też przecież Colin McRae. To przecież, kurde, to się ogrywało za czasów dzieciaka na PlayStation chyba 2 u kumpla. Potem jakoś tam trochę na kompie, wiem, że się bawiłem. No to przecież było takie granie, kurde, w Colina, że to było coś pięknego po prostu, nie? Colin McRae to było, kurde, to wam powiem, że to było sztosiwo w ogóle giera, nie? No tamte czasy, jak to przecież wyszło. Jedna z pierwszych gier tego typu z taką grafiką zajebistą w ogóle, nie? Bo to wtedy, na tamte czasy, to przecież, kurde. Ta graficzka to, kurde, sztos. Się pogrywało, nie? Było, kurde, mam powiem, sentymencik jest do tej pory, no. To wszystko na klawiaturce jeszcze wtedy, a no bo to na kompie też potem miałem, ale tak na padzie to jeszcze graliśmy właśnie z kumplem. I to miałem taki, motyw miałem taki, słuchajcie. Dostałem prezent, pokój gamingowy. Mam telewizor 50 cali, gramy w wyścigi. A, to ładnie, ładnie. Powiem ci, że mega, Karola, mega. O cholera, a nie, dobrze. Myślę, że przyjechałem, dobra. No, także powiem wam, że
odbierać te rzeczy z tego wozu. O kurde, sobie wezmę tylko to. To. Dwadzieścia. To jeden. A to do wywalenia, dobra. Mówisz? No to, słuchaj, mam już kurde zajebisty wóz, już mam ogólnie ogarnięty. Już sobie ogarnąłem wczoraj właśnie tą 950. Tu jeszcze muszę sobie pozbierać rzeczy z niego. Ta 950 to jest po prostu jakiś sztos w ogóle, nie? A nie, pusto mam, dobra. Ja ci powiem, że ja tak, wiesz, bo korci mnie tak, żeby, wiesz, mister, ja coś z szeryfem podziałać, z szeryfami, ale ja tu jeszcze posiedzę na pewno w Anesburgu długo, długo. Za dobrze się bawię, żeby tu, kurde, zostawiać już te rejony. Proszę, 950, słuchajcie. Jedziemy. Srebrna wilczy to rozciąganie, rozciąganie. O Jezusie, o Jezusie, jedziemy na wycinkę. Cześć, srebrna, siemaneczko. Nie, Ponci Kickdown, że jedna z lepszych rzeczy na pewno w tym roku, jeśli chodzi o granie, nie? Czyli to RP, nie? Ja, że byłem najlepszy. Cholera, gdzie ja to pojechałem? Chciałem skróta, kurde, zrobić i co? Totalnie chyba tędy nie przyjadę, powiem szczerze. Czy się tu będzie dało koło tej kopalni? Zobaczymy, no może. Kurde, wtedy jeszcze nie jeździłem i... Przecisnę się gdzieś tutaj boczkiem. O cholera, o cholera. Ale gorsza droga jest wtedy. To już się lepiej po prostu wjeżdżać tamtędy jak zawsze, bo tutaj tak, kurde, ciasnało trochę. O, a nawet nie, dobra, jestem tu na wycince, no spoko. Pojedziemy sobie od... Na tą nową wycineczkę sobie pójdziemy. Która była gdzieś tutaj. Cześć, Gredzio, siema, byczku. Czołem, czołem.
Leo zawodowiec. Kurde, dobrze ja tu polazłem w ogóle, dobrze. Oto kama. Mam mały pistolet i używam go. Celnie nie strzelam, bardzo lubię go. Mam mały pistolet i używam go. Celnie nim strzelam, bardzo lubię go. Netflixa polecamy ci to taki serial Godless, Goodless, tak? Wiesz co, kurde, właśnie ja mam tak, że miałem Netflixa, znaczy mam konto, nie? Na Netflixie, na HBO, na Disneyu, ale nie oglądałem ostatnio, wiesz, nie patrzyłem, ale dzięki za poleconko, bo moja Ewcia ma Netflixa i może zerkniemy na ten serial, wiesz? A jakie to są klimaty tego serialu w ogóle? Bo powiem ci, że wiesz co, z Ewą to tam sobie może jakiś serial zapodamy ogólnie, nie? To by się może coś udało tam zapodać, nie? Dziki Zachód, o proszę. Czyli taki klimat RDR, okej. A to jest jakiś nowy serial, czy coś starszego w ogóle? Czy to coś nowego, nowy świeżak jakiś jest serialowy? A, to świeże coś, świeże. No to nie taki stary jakiś ten. Godless, tak? No spróbuję tam popatrzeć, jak będę miał chwilę to. Mnie ogólnie nie będzie przez święta w domu. W niedzielę może coś jeszcze jakoś przy dobrych wiatrach odpalę, bo pierwszego idę do pracy. Mówisz, że aż tak, to kurde, ja wam powiem, że mi się ta podobała zajebiście Tarantino, Nienawistna ósemka. To był kurde sztos po prostu film i Django, nie? Django i ta improwizowana scena, jak sobie rozwalił rękę i krew mu się polała Leonardo DiCaprio, nie? Number one for kurde wśród aktorów. Drzewa są jeszcze do ogarnięcia. Spoko, tukanek na luzie, byczku.
A, Kickdown. Blacha wczoraj zrobił streama przecież, kurde. Muszę właśnie do niego zagadać na Discordzie, jak mu tam poszło. Żeśmy mu doradzali trochę wczoraj, bo się stresował chłopina. Takie porady poszły dla początkujących. Zrobił tego streamka wczoraj właśnie. Fajnie, kurde. Mecz oglądaliście wczoraj? A propos meczu, no nie, bo ja grałem w sumie. Kickdown chyba też ciupałeś, nie? A czy ktoś oglądał mecz wczoraj w ogóle? Myślę, że będzie teraz jakiś mod aktywny. Wiesz co? Powiem ci, że z Gredzio nie wiem, ale powiem ci tak, jakbyś potrzebował, żeby cię whitelist checker sprawdził. Cześć szefo, siemaneczko. To tu może z Mr. Kickdownem zagadać, żeby tam może kogoś ściągnął na to, wiesz. A, że nie ma. No widzisz, Kickdown pisze, że nie ma moda teraz, nie? Musisz patrzeć najlepiej z Gredek, jak wchodzisz na ten. Czy ktoś z tych whitelist checkerów jest w ogóle, nie? Jak jest, no to wtedy bym wbijał po prostu na poczekalnię. No tak to nie ma sensu chyba w ogóle siedzenia, nie? Ale wczoraj w Johannesburgu było ludzi. Ja pierdziulkam, kulka, mulkam normalnie. Czekara będę trzepał nowych. No powiem wam, że kurde, no to jak najbardziej wam życzę, panowie, szczęścia i ogarniania takich rzeczy. Bo to jest fajny krok w taką stronę, no. Gdzie tu się kurde sadziło? Krok w dobrą, taką, no spoko stronę, nie? Żeby się tam coś więcej na tym Discordzie gdzieś poudzielać, coś tam podziałać. Fajnie, fajnie, no.
tego naczepane. 14. No leci z gryzi. Ja na razie na chodzie jestem. Na chodzie już jestem, także wiesz, no. Od rana. Także... Także teges... Szmeges, że tak powiem. Dopiero rozdruch. Cześć pisowie, siema byczku. Jeszcze minutka, deseczki będą zrobione. Cześć demontażysta. No wiesz co, teraz wrzuciłem kamerkę, bo grinduję, a wiesz, nie ma ludzi za bardzo, to wszystko powłączane jest. Także na luzie sobie tutaj, że tak powiem, działam, wiesz. Easy, easy.
Czołem, czołem, byczku. Był nas trzech, w każdym sensie na krew, ale jeden przyświecał nam cel. Beautiful pogoda, no nie? Dzisiaj, kurde, powiem wam, że jest mega, 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 mega śnie. Nie ma to jak poranne grindowanko. Co myślicie? It's okay, it's alright. It's okay, it's alright. Yeah, yeah, my little friend. My little friend. Kawórka, wasze zdrowie. Nie, wstaję dopiero do pracy. Idę do pracy 1 kwietnia, wiesz, na 24. 1 kwietnia właśnie lecę i tyle, tak to miałem wolne teraz, wiesz. Ja chcę kupę. Nie, co ty, nie będzie z Gredek, bo ja dzisiaj streama kończę, jak mi się jutro uda ogarnąć, to będzie dobrze. A tak w ogóle to, panie kolego, w piątek może mi się uda, a sobotę mnie nie ma, bo jadę, jedziemy z Ewcią w górki, wiesz, i ja dopiero w niedzielę wracam. W sobotę na pewno nie będzie. W piątek może jeszcze zrobię, ale to dopiero z, że tak powiem, no jakoś może się to tam uda ogarnąć, tego roleplayka, coś tam, nie? No. Zobaczymy, nie? No, może akurat będzie w miarę, nie?
A nie, to jedziemy tam, wiesz, do domku takiego, do rodziców Ewy, no i tam sobie będziemy siedzieć. No i coś może się wyjdziemy na jakiś spacer taki górski, ale wątpię, nie? Ogólnie to w Limanowej, nie? Wiesz co, Andrzeju, ogólnie mam takie, w sumie trzy fuchy mam, trzy etaty jakby. Pierwszy to jest fotografia weselna, to sobie fotografuję, zdjęcia robię i foce. To jest taki myczek. No i tak to pracuję na ochronie, to mam taki etatową pracę, gdzie tam normalnie na etat chodzę, tylko że to tak, wiesz, tak różnie to z tym bywa, bo tam co parę dni tam idę do tej pracy. No a tak co? No i streamowanko, nie? To tak się śmieję, że to jest trzeci etat mój w ogóle, no nie? No. Ale... No działam w temacie i fotografii, i jakichś takich rzeczy różnych, wiesz? No? Okej, a kiedy będziesz? Za ile? No dobra, bo... Dobra, no spoko. Dobra, no hej. No, wrzuciłem kamerkę, no bo tu tak, wiesz, grinduję, to tu, wiesz, nikogo nie ma, to tej takiej imersji totalnej nie muszę zachowywać, że, wiesz, z nikim nie gadam, ani nikt do mnie nie gada, bo co, ile, 4 osoby, 6 osób na serwerze, wiesz, to wrzuciłem kamerkę tak dla nowych widzów, żeby sobie po prostu jak wchodzą, żeby mnie widzieli, nie? No, zawsze mogę wyłączyć, jak chcecie, nie? Ale no, nie wiem, no lepiej chyba z kamerką trochę jest, nie? Także na spokojnie. Ale lepiej, tak? Lepiej jest z kamerką, czy lepiej bez kamerki? Tak szczerze mi powiedz, Andrzeju. Chyba lepiej z kamerką się ogląda streamera, nie? Czy nie? Czy jakoś tak? Lepiej, nie? Że widzisz tego streamera. No wiadomo, nie? To jest właśnie fajne, nie? Jak widzisz tego streamera, to jest lepsze. No jest lepsze. O, teraz widzę, że się reklama na mojej twarzy, kurde, z Ikei wystartowała. A ty czym się, Andrzej, zajmujesz? Bo z Polski jesteś, tak? Ale miejscowość jakaś dokładniejsza? Aha, zmęczony jestem, kurde, tą kawę muszę wypić. Coś mi się zdało szamać. I kawę. Gdzie tak, kurde, kawa jest? Jest. A Lublin! Jeśli miałbyś mieć dwa jednocześnie streamy, na jednym była kamerka, na drugim nie, to wybrałbym stream z kamerką, okej. Okay. No tej imersji takiej nie muszę zachowywać teraz takiej strasznie dłużej, nie? No bo nikogo nie ma, to już tutaj z czatem jest lepsza interakcja, bo jak się wkręcę, wiesz, jak się człowiek wkręci w RP, to z czatem jest gorzej, czytanie tego czatu jest i wiem, że się ludzie mogą troszeczkę też przez to jakby no też się denerwować, nie? Że nie gadam na przykład z czatem, kurde, wiesz, no ale jak jest ta imersja, jak się człowiek wkręci w to RP, no to motyw jest taki, że kurde, wiesz, no ciężko ten czat czytać, chociaż ja i tak myślałem, że będzie ze mną dużo gorzej, jak będę prowadził akcję RP i że w ogóle czatu nie będę czytał, nie będę w stanie rozmawiać z czatem nawet, a tu proszę, tu się nawet jest to do ogarnięcia i nawet nie ma źle, powiem ci szczerze, bo bałem się trochę, że to będzie dużo gorzej właśnie z tym i... Ale jest w miarę fajnie, to jest do ogarnięcia. Ale powiem ci, że RP lepiej mi się i tak prowadzi, robi bez kamerki, powiem ci szczerze, wiesz? Tak między nami z gamingami.
Chyba 11 tych belek mam. 11, 11, 11, gdzież to są? 11. O, Graja, skurde smoku, śniema. Wspominałem cię ostatnio, panie kolego, na podcaście z Liskową. Będzie to gdzieś wrzucone na YouTubie, to ci może podeślę, jak sobie nie zapomnę. Podcaście z Liskową miałem, tam wspominałem właśnie ciebie. Tych pierwszych moich takich, kurde, widzów, którzy do teraz są w ogóle, nie? Co tam, smoku, słychować? Jak tam, panie kolego, żyjesz, co? No, przedwczoraj chyba był, wiesz, z Gredzią, z Liskową. Co tam, Gredzią? Jak tam remoncik, panie kolego? Jak tam remoncik poszedł? No, znaczy nie mam linka. Znaczy nie, w sumie jest VOD. Zaraz ci podeślę, czekaj, daj mi sekundkę. No to VOD można przecież ogarnąć. Producent wideo. To nie. To tak. To tak, i czekaj, zaraz ogarniemy. Lisi gadki. Stary, no pewnie, że to jest. Panusek może poskładać. Muszę sobie tylko to wyciąć po prostu. Łapcie. VOD jest ogólnie, to możecie sobie zerknąć. Słabo będę słyszał, bo dosyć głośno jest na strzelnicy. Spoko, spoko, Grajasek. Byczku, strzelnica, okej. Nie, nie, streamowałem, wiesz, ale wiem, że wygrali, nie? Jak to dostęp zabroniony, co ty gadasz? Jak to jest możliwe, że dostęp jest zabroniony, o co chodzi? Ale czemu? Kurde, czemu był? Przecież musi się to dać obejrzeć. Przejdź na stronę WOD. Teraz. Teraz będzie. Teraz powinno być zgredzio. Zobacz, byczku, tak z ciekawości, bo kurde, powiem ci, że nie da mi to spać. Nad kupnem Dragon's Dogmy, ale z tego co widzę, podobno się nie... Aha, okej. Jeden jest taki, że dzięki Bogu na zdjęcie szczęsnego. Nie, nie widziałem, ale jak grali w ogóle? Masakra, ale dobry mecz był, Andrzej, czy kurde kicha totalna, nie? No to wiem, że szczęsny obronił karnego, bo widziałem to akurat. Ale pytanie, czy ktoś, czyli Andrzej, oglądałeś, tak? Wyrównany meczyk, ale w miarę tam, kurde, grali, że to było coś naprawdę fajniejszego niż przez ostatnie, kurde, lata, jak oglądaliśmy, że coś tam się, coś działo fajnego, bo, wiesz. Wiadomo, no, że w piłce to też trochę szczęścia się przydaje, nie? No ale kurde, grubo, nie? No to dobrze, dobrze. Tak, tak, początek streama, początkowe 2 godziny. Zgryźć. Zobacz sobie, wysłałem ci linka, czy ci to VOD wejdzie. Tu wyżej masz jeszcze.
Francja, Holandia i Austria, tak? Tak to będzie. No to powiem wam, że no. No może być, kurde, no nie wiem, nie wiem. No ja mam takie mieszane trochę uczucia, no ale. Ale zobaczymy po prostu, nie. Czekajcie, co my tu mamy? Tosty francuskie zjemy. Woda jest. Muszę się tego żarcia pozbyć, kurde. Się da to w ogóle. No nie da się. Dobra. Francja nas rozlepcze jak karalucha. No powiem wam, że ja już też piłki nie śledzę, no nie oglądam, powiedzmy sobie szczerze, że no nie oszukujmy się, że trochę się zawiodłem w pewnych momentach, bo tak naprawdę mieliśmy zajebiście, znaczy to było w ogóle miazga, mieliśmy najsłabszą grupę, przepraszam. Mieliśmy, słuchajcie, najsłabszą grupę w ogóle, z której się nie dało nie wyjść. No i prawie nie wyszliśmy, nie? Prawie nie wyszliśmy, bo gdyby się trener nie zmienił też, to też na pewno dużo dało. Gdyby został ten cały Souza, który tak praktycznie też tych nic tam nie zrobił, nie? No, wziął zajebistą kasę, bo on praktycznie brał ile? Prawie 1 000 000 złotych brał, czy czekaj, nie. Tak, prawie 1 000 000 złotych brał na miesiąc, nie? Dobrze mówię? Jak to, taką kasiorę brał? No i wiecie, o co chodzi, nie? Walijczycy pewnie załamani, nie? No ale w końcu chodzi o to, żeby, kurde, zacząć grać, bo tak naprawdę jak oni, słuchajcie, jak oni pojadą, no ja właśnie przestałem, powiem ci, z grę. Jedyne, co oglądałem ostatnimi laty, to Polaków, nie? Reprezentacja, ale tak, kurde, zawiedziony jestem, że ja pierdzielę. Chociaż na Euro, jak będzie, to będę oglądał na suwę. Będę chciał to zobaczyć. No, ale tak jak mówię, no kurde. Wiesz, jeżeli oni przegrają po zajebistej walce i zrobią naprawdę... Czekaj. I oni zrobią naprawdę... Aha, 5 minut jest zaplanowany restart tego. Trzymaj się, Krajewsku, hejka. Wiecie, o co chodzi, jak oni, no zależy, jak to będą grać, nie? No miejmy nadzieję, że to nie, że nie będzie wstydu, że nas Francja rozpierdzieli, nie wiem, 10-0, nie? Nie wiem, jak ten mecz wyglądał wczoraj, bo nie oglądałem. Musielibyśmy się Matiego też spytać, bo wiem, że on na pewno Matiu oglądał. No Andrzej, tak, Andrzej, oglądałeś, tak? No chodzi ci o Sousę, tego trenera, nie? Brazylijczyka. Ostatni zapomniałeś, to jest o Santosie, to był okropny. No, Santos, tak? Czy Souza? O Santosie myślę, cały czas myślę o Santosie, to jest ten od Portugalii. Sorry, nie o Souzie, tylko o Santosie myślę. Portugalczyk, tak. No to nie, to tu na pewno to trzeba przyznać, że tu gościu, kurde, totalnie nic kompletnie nie wniósł. Totalnie nic, nie? Najgorsze było, wiesz, ściągnięcie... Ja ogólnie nie lubię tego Krychowiaka. I ogólnie dla mnie to jest bardzo słaby piłkarz. On nic praktycznie nie robił na boisku i robił takie paście, że szkoda gadać. Najlepsze było to, jak on go pierwsze ściągnął, to ja się ucieszyłem, powiem ci szczerze. Jak go potem powołał znowu, to ja sobie myślę, ja pierdzielę, ten gościu w ogóle nic kompletnie nie myśli. A nawet ja byłem tego zdania, że uważałem, że wypieprzyć w ogóle tych wszystkich, kurde, piłkarzy z totalnie z tego pierwszego składu i wziąć chłopaków normalnie z pierwszej, kurde, ligi, czy tam drugiej i dać szansę po prostu takim ludziom, nie?
Bo podejrzewam, że byłaby większa walka niż to, co oni robili, nie? Cześć, tak, Majson, siemaneczko. Wiesz, o co chodzi, Andrzej, no. To żeśmy gadali. Szkoda, że Mefiego nie ma teraz na tym, na streamie, bo z nim się fajnie gada o tym, bo on tam siedzi mocno w temacie też, to by tu z nami jeszcze pogadał, no. Ja się już nie interesuję, powiem ci szczerze. Ja się już nie interesuję, nie oglądam. Wczoraj też mi się już nie chciało tego meczu oglądać. Kiedyś to śledziłem, chłopie, stary, wszystkie mecze reprezentacji. Przecież pamiętne, kurde, 2004 chyba to były te, czy 2002 to była Korea, Japonia, nie? Mistrzostwa Świata, no to chłopie, wszystkie mecze obejrzałem eliminacyjne. Goście grali jak z nut po prostu, nie? Przyszło co do czego, no to dwa pierwsze mecze przegrane, z USA wygrane, no ale też nie poszło i szkoda, bo to był wtedy dobry skład też. Goście byli nie do darcia. Przeszli jak burza przez eliminację, nie? W świecie jeszcze nie było, bo jak pisałem ci wczoraj. Aha, dobra. Ale stary, ja chłopie, wiesz, ja tam nie wnikam, ile masz lat, to nawet nie mów tego tutaj na streamie, żebyś nie był jakoś źle traktowany czy coś. Ale powiem ci, Andrzeju, że kurde, chłopie, ja z tobą normalnie gadam. Nie powiedziałbym, stary, że jesteś taki młody w ogóle, nie? No, nie kojarzyłem tego, wiesz, motywu. No, ale powiem wam, że właśnie, że jest tak, nie? Że właśnie, kurde, szkoda, no. Czekam, aż się serwer zrestartuje. Jeszcze minuta. Aha, proszę opuścić serwer, dobra. Okej, ósemka. Wczoraj to w ogóle, chłopie, stary, wczoraj z Gredek, praktycznie bez rajdów, miałem stary 40 widzów, chłopie, jak z tego co patrzyłem, to mówię, kury, co się to w ogóle podziało w temacie, że 40 widzów, nie? Mówię, kuźwa, Massachusetts. I to bez rajdu. No tak, tylko wczoraj akurat, wiesz, wczoraj w tym RP też nie było nic, w sensie rano mówię, nie, bo to tego porannego streama co robiłem, nie, to też nie było tak jakby bardzo, bardzo. Ale cieszę się, że właśnie ciekawi to RP ludzi, bo wydaje mi się, że to jest fajna rzecz też, nie? To RP. I to też jest takie, wiesz, trochę unikatowe, nie? Bo to też nie wszyscy grają w to RP, nie? Ja się też zajebiście na początku bałem. To był niesamowity stres, ten pierwszy stream właśnie z RP. A teraz? Kurde, już po prostu się pomalutku zaczynam czuć jak rybka w wodzie. Najlepsze jest to, że się coraz bardziej rozkręcam. I jest naprawdę spoko, nie? No, czekajcie, bo się serwer resetuje. Znaczy już resetowany pewnie jest. Ja sobie skoczę tutaj. Leci mi sekundkę, sobie wodę przyniosę, bo mam.
No, dokładnie, dokładnie. Powiem ci, że jest tyle możliwości. Może to naprawdę na spoko, nie? Jeszcze wiesz, ta grafika robi robotę, stary, w tym RP, nie? Znaczy ogólnie w Red Deadzie, nie? Zajebistą robotę robi grafika. I stary, powiem ci, że z takich motywów to jest naprawdę na zajebisty plus jeszcze ta graficzka. Ja moim marzeniem, jak zaczynałem grać w Red Dead w 2013, sorry, w 2019 roku, to moim marzeniem było to w to grać na full detalach. Dzisiaj się to marzenie spełnia, po prostu, że gram w tą grę na full detalach. I dochodziłem do tego parę lat. Rozbiją bank. No, Andrzej, powiem ci, że to będzie, chłopie. No, nie oszukujmy się, to będzie takie sztosiwo, że stary, to będzie rozpierducha i graficzna, i fabularna, podejrzewam też, nie? I pod względem właśnie graficznym, fabularnym, wymiata Rockstar. Szkoda, że niektóre rzeczy spierdzielili. Typowo na przykład właśnie chodzi mi o niewspieranie Red Dead Online, ale no to będzie gruba akcja w ogóle, nie? Gruba akcja. Bo to, powiem wam, że będą oglądać po prostu. Kurde, no wszyscy to będą siedzieć, grać, oglądać. To będzie gruba akcja w ogóle, nie? Lecimy na polowańsko, do banku sobie jeszcze pojedziemy. Wyszedł. Idę spać. Do zobaczenia. Trzymaj się, szefcio. Hejka. Dobrej nocy. Znaczy, dobrej nocy. Dobrego dnia, ale z Pańska miłego. Ci życzymy tutaj wszyscy, żeby ci się tam, wiesz, w miarę fajnie ogarniało. O, a przypominam, że ten weekend przestawiamy godzinki, panie i panowie. Słuchajcie, widzowie drodzy. Krócej godzinkę pośpimy, czyli z godziny drugiej na trzecią przestawiamy, jakby kogoś to interesowało. Bo to właśnie jest tak, że w zimie się śpi godzinę dłużej, a w lecie właśnie na lato to się śpi na wiosnę godzinę krócej, że tak powiem. No, z soboty na niedzielę na stówę. Z drugiej na trzecią przestawiamy. Na bank. To masz jak w banku, panie kolego. Kurde, 2200 dałem za ten wóz, ale warto było, myślę, skurczybyka kupić. No cześć Martinosie, siema smoku jajcaty, byczku krępaty, siemaneczko, witam cię bardzo serdecznie, misiaku kolorowy. Tak, i tu się zawsze respiły krokodyle i jest jeden zrespiony, very nice. Nawet jest zrespionych trochę więcej, ja sobie muszę sobie do nich podejść, bo to będzie taki wyczyn kaskaderski. Czy mi się go uda zrobić, żeby trzy krokodyle, no zobaczymy. Mam nadzieję, że mi tu kuźwa nic nie zje.
trzy, cztery, ale pewnie skórka poszła. Aha, no. Że jak wyjdzie na PC-ta rok po premierze, to będę musiał zmienić kartę graficzną. Nie spędzam noc jeszcze kiedy. Dzień dobry, Martinasie. Dzięki za info i uciekam do zobaczenia. Siema. Samo długo, tylko jak wstanie, że będzie godzina późniejsza. No w sumie tak, w sumie tak. W sumie listonosz to rozkliniłeś jeszcze lepiej niż ja to rozkliniam. No nie wierzę po prostu. Ja pierdziulkam, kulka, mulka. A nie, dobra, są. Wiem, że kurde zniknęły. Kurde, już się nie... Jaram się kurde tym wozem jak dziecko tabliczką czekolady, słuchajcie. Totalnie się jaram po prostu tą tutaj kurde kaszan balans bela z noczu z kwantalimus per casinus. Nie, dobre jest, będzie z jakieś parę dolców. Parę dolarów. A nie wierzę, że mi tu jakiś Concord jeszcze z... Uciekaj, ptaku. No, poszedł do mojego krokodyla, aligatora. Skóra wielkiego. Aligatora idealny stan. O, wow, nice. Dobra, zaraz zobaczymy, jak to pięknie do wozu pyk. To polowanie to nie są już sny. Ona była wodą, a on wodę tępił. Ja nie wiem, czy korzysta z Linksa. Ogólnie paczką, ale ostatnio byłem pozytywnie zaskoczony. W poniedziałek sprzedałem przedmiot z przesyłką Linksa i miałem wysłać wieczorem lub we wtorek. Mam drukarkę w pudełku i nie chciałem się podłączyć. Ja wchodzę w drukowanie etykiety, do tego zostawałem na Linksa. Wysyłka bez etykiety. Wybrałem to, poleciłem do paczkomatu i po zeskanowaniu QR wysłałem bez... Zajebiście, zajebiście. I to na telefonie miałeś QR-ek, tak? No stary, mega sprawa, bo ja na przykład na Allegro, no ja drukuję tą etykietę zawsze. Powiem ci z Gredek, że wiesz co, to 2200 spokojnie w tydzień mu zbierasz, bez problemu, nie? Bez problemu 2000, no tak 2,5, no ja gram 2 tygodnie, mam jakieś około 400 dolarów. Jak robisz na wycince, stary, przygrindujesz sobie. Rano ja takie grindowanko robię 2 godzinki zawsze, no to powiem ci, że przygrindujesz to, chłopie, tydzień to uzbierasz na ten wóz. O, zgradzie, to się pochwal, panie kolego. Zresztą co ja ci to będę mówił, ja wszystko w IC. A, jeszcze tam jest jeden, podjedziemy. No właśnie, to ta myjnia, czy coś takiego w weekendy, czy jakoś tak to było, nie? Z tego co pamiętam chyba, czy coś tam na tej myjni. To dalej tam działasz, tak? Czy jak to tam było? Bo już kurde, powiem ci, że nie pamiętam, bo myśmy to dawno o tym gadali. Ale coś było, nie? Z jakąś myjnią, coś takiego, czy nie? Czy się coś mylę jeszcze, czy coś? Ta ostatnio nie dość, że do pracy wróciłem, to jeszcze biznes wszedłem i będę przez tyle zarabiał. Okej, dobra, a może zdradzić co to za jaki biznesik, co to będziesz działał, czy to raczej tajemnica jest? Jeśli chodzi o ten biznesik. Bo ja też wpadłem na pomysł biznesowy, ale to musimy z kumplem dobrze rozkminić w ogóle. Bo chcemy, wiesz co zrobić? Kurt i ciuchy, okej. No to też spoko, no ciuchy to się zawsze sprzedadzą. A my znowu z kumplem, powiem wam, wpadliśmy na jeden pomysł. Chcemy na próbę złożyć kompa gamingowego, takiego wiecie, na wypasie za około 10 klocków. No i spróbować to kurde spylić, nie? I zobaczyć, czy nam to złapie w ogóle, czy nie. Czy nam w ogóle takie coś chwyci, nie? Ale to jest taka akcja, że no to jest akurat, no to już jest... Dużo musimy zainwestować, żeby tego kompa złożyć. Iść do serwisu, ogarnąć i pytanie, czy nam się to będzie opłacało potem sprzedać w ogóle takiego kompa, nie? Za jakieś tam, zrobimy go za dychę.
No i fajnie by było na nim zarobić z 2-3 tysiące może jakiejś marży tam, nie? Jednak, no ale to jest takie, wiecie, no... Nie do końca pewne, nie? Ale gdzie to sprzedajecie? Allegro jakieś, czy coś takiego? A, Vinted Allegro, okej. Wiadomo, no od czegoś trzeba zacząć i dobry motyw z tymi ciuchami, bo to jednak, wiesz, no tak jak mówię, no... ciuchy się zawsze sprzedadzą, nie? Spoko motyw, powiem ci, jak kurde tak do przodu jesteś te parę stóweczek, no to mega sprawa.
Ja się też delektuję właśnie. To jest delektacja. Ładnie to powiedziałeś, powiem ci. Że tym światem to się tylko można delektować po prostu. Ale prawdziwą delektację to będziemy mieli na GTA 6. Będę robił wszystko, żebyście to oglądali na full detala. I to specjalnie dla was, misiaki kolorowe. Special for you. Hehe, na Ultra 720. Może nie 720, ale Full HD na pewno. Zresztą ja i tak mam monitory Full HD, a raczej nie będę zmieniał na jakieś nie wiadomo jakie. Jakieś 2K czy 4K. No raczej mi się to tam, wiesz, ja tam nie potrzebuję do że tak powiem, takich monitorów, bo to i tak wygląda w sumie tak samo. Jak dam wyostrzenie czy coś, to... No ja to... To jest, wiesz... Zdjęcia obrabiam na 2K. Zdjęcia obrabiam na 2K mam, ale to mam na osobnym kompie, wiesz? Wiesz co, BenQ... 2K... tylko już nie pamiętam, jaki tam jest... Model dokładny, wiesz? Ale Benkiego właśnie. A tu mam do grania, mam tak. Tego, co na nim ciupię, to jest chyba AOC, tak? A tego, co mam z prawej strony, to jest MSI. A z lewej strony mam Dela, takiego już 24-calowego, mniejszego, za 200 używkę. To już taki podglądzik typowo na jakieś czaty tam na YouTubie, czy tam Kiku, jak ten. A tak to właśnie ten, na którym gram, to jest AOC 27 cali, 144 Hz. Ja miałem Eizo 10, bo mnie irytowało, po co się zaś... OK. 27 cali, ok, no to masz fajny monitorek. 27 cali do grania to jest moim zdaniem przezajebiście. Jakbym miał takiego większego, 32, no też może by było fajnie, ale tak do końca nie wiem, czy by to nie było przypadkiem trochę za duże, wiesz. Te 27 cali mam, że tak powiem, ideollo, wiesz. Mam na myśli też zdjęcia, bo on ma na przykład wbudowany kalibrator. O, to masz zajebistą sprawę, to masz zajebistą sprawę, bo kumpel to ma z tym kalibratorem i on ci kalibruje monitor, co jakiś czas sobie tam pewnie ustawiasz, gdzie co jak, raz w miesiącu i lecisz z tematem, nie? Pełno ptaków, aligatorów 0, tak sobie mogę jeździć, kuźwa, i się nic nie respi, po prostu, jaka kurde tragedia. Proszę, coś nam się tu
Zres piło chyba. Very nice. Jest ich tutaj dosyć sporo. Uczyły mi się naboje. Tak, albo się co jakiś czas pracy monitora lub co ile 10 dni. Zależy od tego, jak sobie ustawię. Mam Adobe RGB 90%. Ok. A powiedz mi, jakiego programu tam do obróbki używasz? Jak się już tam bawisz trochę w te zdjęcia. Photoshopa, listatura, Affinity, dobra, o, no to spoko, spoko. A Lightroomem coś, Lightroomie coś działasz czy nie? Bo ja na przykład głównie Lightroom, nie? I tam ewentualnie się wspomagam od czasu do czasu Photoshopem, nie? Nie, to ja znowu Lightroom, głównie Lightroom. A w Photoshopie jak tam potrzebuję sobie coś usunąć czy coś, no to wtedy Photoshopa sobie odpalam, nie? Na tej zasadzie, o. Tak, tak, ja w rawach, no w rawach wszystko, zawsze w rawach. Nie mam czegoś takiego, żeby zrobić zdjęcia w JPEG-ach, bo to jest, wiesz, no i lipa trochę, nie? Chociaż znam fotografkę profesjonalną niby, która robi na przykład w JPEG-ach, nie? I potem nie dziwota, że te zdjęcia, kurde, wyglądają jak wyglądają, no. Kurken, rurken, kurken, rurker, punker, punker, kurken, perfliper, perfliper, buenos dias. Tu się jeszcze respiły te aligatory, ale kurde, widzę, że się nie respią.
Ja pierdziulkam, kulkam, ulkam, fulkam, pulkam, ulkam. Bo jest jas. O, jest żółwie. Są żółwie. Dobry turtles, nie? Turtlesionko. Patrz jak by tu teraz. Pyk. Oko z gradzie byczku, trzymaj się, powodzenia na tej WL-ce, tam zdawaj ją, kurde, jak będziesz tam zdawał, to ją tam zdawaj, pani kolego. Zdej ją, że tak powiem, zdej ją, chłopie. No ja też tak chyba, słuchajcie, no jeszcze ile? 15 minut jeszcze pokręcimy się tu w kółko, ja sobie też zrobię przerwę. Muszę tam praktykantów ogarnąć jeszcze dzisiaj, no muszę tam po nich pojechać. Muszę z nimi zrobić dwie rzeczy, wziąć jeszcze do tego, skoczyć do... Do księgowego w sumie. A w sumie nawet mógłbym chyba teraz to ogarnąć, wam powiem szczerze. Nawet chyba teraz bym to mógł ogarnąć, by było spokój po prostu i tyle. Skoczymy sobie do Van Horn, oddamy wóz. I spauzujemy na chwilę obecną, bo potem jeszcze i tak muszę jechać, kurde, do klientów, do Bielska. O, także dzisiaj takie totalne rozjazdy. Trochę mi się to, kurde, nie uśmiecha, ale no cóż zrobić, my little friend. Pojedziemy do Teges, Szmeges, Keles, Peres, Melges, Kingos. Zrzucimy wóz i sobie zrobimy pauzencję na Deo. Buenos dias, Carambigas. Quantas limos, Kiken, Rico, Kakile, Perkin, Kinga. Pogiga, Kiako, Majeka, Kwakika, Parakamo. Do kogo chcecie lecieć w ogóle? Do kogo byśmy rajda zrobili? Macie jakieś typy swoje? Czy nie macie swoich typów? Do kogo by można było rajdosława zrobić? Już ludzi na serwerze? O, już 9, 10, 11 osób. Się ruszyło. Ajajajaj, żywi. Kurde, koń mi padł. Dobra, misiaczki, zrobimy rajdzioszka od razu, zobaczymy kto jest. Zobaczymy kto tu jest w ogóle z takich misiaczków kolorowych. Pewnie, że Matmolkowi zrobimy. Lecimy. Dobra, misiaczki, trzymajcie się, dobrego dzionka, hejeczka. Hejka, hejeczka, hejunia, buenos dias, bajus, bongos. Trzymaj to z się, Simandejson, hejkus, pejkus, mejkus i kegejkus. Bajeczko, do potem. No mam nadzieję, że wieczorkiem wtedy startujemy w czymś tam, dobra.
Moja z Polski białą kiełbaskę.